Do Urzędu Miejskiego w Bielawie wpłynęło pismo z Banku Gospodarstwa Krajowego w Warszawie z informacją, że wniosek gminy o zwiększenie dofinansowania budowy wielorodzinnego budynku TBS przy ulicy Techników 6 został oceniony pozytywnie i w efekcie wybrany do wsparcia dodatkową kwotą w wysokości ponad 600 tysięcy złotych. No tu zdarzyła się taka dość niestandardowa sytuacja niestety, że wykonawca, który wygrał pierwszą procedurę przetargową, niestety z przyczyn też niezależnych od siebie ogłosił upadłość swojej firmy, więc nie dokończył dzieła, które rozpoczął. Zaawansowane było w 60-70% ta inwestycja. I zaszła konieczność wyłonienia przedsiębiorcy, który będzie chciał to dokończyć. Przeprowadziliśmy dwie procedury. Okazało się, że najtańsza, najkorzystniejsza oferta jest o właśnie ponad 600 tysięcy wyższa niż tamta pierwsza, która została podpisana. Zaszła konieczność zdobycia dodatkowych środków. Jednocześnie, żeby też nie opóźniać oddania budynku lokatorom, podpisaliśmy umowę gwarantując to środkami spółki TBS. Natomiast spółka nie ma nadmiaru środków finansowych, więc wystąpiliśmy w równolegle do Banku Gospodarstwa Krajowego o to, aby uzyskać zwiększoną dotację, co pierwotnie było w kwocie 1 900 000, o dodatkowe 600, prawie 30 tysięcy. I udało się to zakończyć powodzeniem. W ubiegłym tygodniu przyszła informacja z Banku Gospodarstwa Krajowego o zwiększonej dotacji. Dzięki temu spółka TBS, można powiedzieć, odzyska własne środki zabezpieczone, żeby ten kontrakt dokończyć. I co najważniejsze, otwiera nam to furtkę do aplikowania o nowe dotacje, o nowy kredyt preferencyjny na budowę kolejnego budynku TBS. Będzie się w nim mieściło 40 lokali mieszkalnych, głównie dwupokojowych, o różnych metrażach, 40, 40 parę metrów, 55 największe, ale będą też kawalerki. I co istotne, budynek ten będzie wyposażony w dźwigi osobowe, więc każda klatka będzie miała dostępność właśnie bez barier architektonicznych, co jest też istotne dla osób starszych, osób niepełnosprawnych. A jest to zainteresowanie? Jest bardzo duże zainteresowanie. No ta formuła, można powiedzieć, w Bielawie trafia na podatny grunt. Praktycznie każdy budynek już w trakcie jego wznoszenia ma pełne pokrycie przyszłymi lokatorami, a wcześniej partycypantami, bo taki montaż finansowy w TBS-ie realizujemy, że w zasadzie 100% wartości inwestycji, i tak było też w tym przypadku, finansowane jest z dotacji, z preferencyjnego kredytu i z partycypacji osób, które chcą współfinansować to przedsięwzięcie. Osoby zainteresowane partycypowaniem w kosztach budowy nowego budynku wielorodzinnego przy ulicy Techników zachęcamy do kontaktu z pracownikami TBS Bielawa osobiście w siedzibie spółki przy ulicy Wolności 57 lub pod numerem telefonu 74 645 04 39.